Nazywam się Adam Śliwiński i właśnie zamierzam spieprzyć sobie życie. Hej, rajdowiec, żyjesz? Zamyślałem się. Intelektualista. Uwielbiam twoje wyprawy, naprawdę. Inspirują. Przecież zakochała się w tobie. Italia, ona jest wielką, znaną podróżniczką, a jestem zwykłym, nudnym gościem, któremu się coś roi pod deklem. A ja uważam, że jesteś wspaniałym facetem. Chciałbym mieć supermoc jak superbohater. Może wtedy zwróciłbym na siebie twoją uwagę. Natalia, znamy się od dziecka. Żyjemy w jednym domu, a właściwie w dwóch jego połówkach. Nie jesteśmy rodzeństwem czy parą, chociaż może to tak wyglądać. Czy jest tutaj może lekarz? Ja jestem dentystą. Czego pani tam dodaje, żeby uzyskać taki efekt słodkości? Cukru. Gdzie jest Natalia? Na randce. Wyjdę za Bruna. Czy tobie się to podoba, czy nie? No, mam lekki bajzel, ale większy to mam w głowie. Adam. Postaram się nie być zazdrosnym o Adama. Nie było tu taty? Nie. No ja myślałem, że szefa jakaś mamy ja, a szef tu takie frico, tico, romantico. Nie lepiej ustatkować się, znaleźć spokojną kobietę, zestarzeć się przy niej i umrzeć? Mam nadzieję, że z Natalią. Zmierzam właśnie ku swojemu przeznaczeniu. Zawsze starałem się zachowywać racjonalnie, ale tym razem poniosły mnie uczucia. Sam siebie nie poznaję, więc to chyba musi być miłość.